Bardzo chciałem Państwu podziękować, że jesteście tutaj. Thank you for being here. To jest bardzo wyjątkowa chwila, która ma bardzo różne aspekty. It's a precious moment that has various aspects. Po pierwsze, jest to aspekt przyjaźni. Firstly, a friendship. Po drugie, to jest aspekt, który wiąże się z czymś, z czym wiąże się przyjaźń, czyli ze wspólnym działaniem. Secondly, something that comes out of friendship, which is common action. Ze wspólnym działaniem, który w przypadku tego, co robi Fundacja Razem Pomoże, nie polega na działaniu w jedną stronę, czyli na tym, co zwykle się myśli, kiedy myśli się o relacji pomiędzy ludźmi bogatymi a ludźmi biednymi. Which is when it comes to what Pomoże, Razem Pomoże Foundation does. It doesn't boil down to, you know, one thing relationship, which is what you usually think about when you think about the rich working for the poor. Tutaj po prostu chodzi o to, aby spróbować w tej sytuacji, w której jesteśmy, spróbować przekroczyć tego typu myślenie i pomyśleć o czymś, co jest istotą, moim zdaniem, istotą życia czy bycia. To jest sytuacja, w której myślimy o tym, że jesteśmy jednym, że jesteśmy po prostu ludźmi. A ludzie powinni robić tak, aby nie wywyższać się, nie być gdzie indziej niż ci inni ludzie. So when we're in this situation, it really comes down to what I think what being human is about, which is being one, working for one another. Z tego właśnie powodu Francesca i Stuart zdecydowali się zbudować tego typu sytuację, taką wystawę, która właśnie o tym opowiada. And for that reason, Stuart and Francesca decided to build that situation in which we are together. Jest mi bardzo miło zaprosić Państwa na wykład, czy na opowieść Stuarda o tym, jak to się stało, jak wybudował tą wystawę, ale także jak wybudował książkę ku Afryce. So I'm very pleased to be here with you at the exhibition and invite you to Stuart's talk that will talk about how he constructed the situation, but also how he constructed the book. A następnie, po małej przerwie na fistaszkówkę i ochłonięciu po tym, co się wydarzy z Państwem, jak tylko Stuart skończy mówić. And after Stuart's talk, I invite you to the other room to have some peanut vodka and have a breath after what's going to happen to your mains. I chciałbym Państwa zaprosić na podsumowanie tego wieczoru, który będzie polegało na rozmowie Franceski ze mną. Nie będzie to długa rozmowa, ale na pewno bardzo treściwa. And after the peanut vodka, we'll invite you back here for a conversation that I'll have with Francesca, which is going to be short, but full of content. Życzę Państwu dużych intelektualnych i etycznych przeżyć w związku z tym, co powie Stuart i w związku z pytaniami, które zada Francesca. I wish you great intellectual ethical experience after what Stuart's going to say and after our conversation with Francesca. Chciałem tylko Państwu jeszcze powiedzieć, że ta podłoga jest ciepła. Gdyby zechcieli Państwo skorzystać z jej ciepła, to po prostu wystarczy usiąść. I also wanted to tell you that the floor is warm, so if you would like to sit down, it's okay. Stuart. Thank you, Bartek, and everybody else who was involved in the project. Chciałbym podziękować Bartkowi i wszystkim, którzy byli zaangażowani w tworzenie tego projektu. So this book has been a project which has been ongoing for about 2 years to make this thing. Ta książka to projekt, który trwał przez prawie 2 lata, żeby ją stworzyć. And my idea was simply to take you through some of the reasons why it ended up looking how it does. I mój pomysł na tę wypowiedź jest taki, że chciałbym was przewieźć przez to, jak to się stało, że wygląda to teraz tak, jak to wygląda. So my background is as a book designer. So for years I've designed books, and often when you say that to people, they have a blank look about what that could possibly mean. Ja jestem wykształconym projektantem książek i kiedy przedstawiam się ludziom jako projektant książek, często mają pustkę w oczach, zupełnie nie wiedzą, co z tym zrobić.
which is to say that there doesn't seem to be much to think about or much apparent in a book that seems to require much designing. Co oznaczałoby, że zdaje się ludziom, że nie ma zbyt wiele, co wchodzi do tworzenia książki. Projektowanie książki wydaje się ludziom niespecjalnie trudne. And as it turned out, to my surprise, this was by far the most complicated book to actually design that I've ever been involved in. A jak się okazało, ta książka to była najtrudniejsza książka, jaką przyszło mi projektować kiedykolwiek. And actually, I graduated about 20 years ago, and I always thought I'd end up making books that were as complex as this one, but never did, so it took 20 years to get to this opportunity. Skończyłem studia 20 lat temu i zawsze miałem nadzieję, że będę projektował tak skomplikowane książki jak ta, ale to przez te 20 lat się nie stało do tego momentu. So this won't take very long, but the idea is just to give you some idea of what goes on like in the mind of a designer making a book. Nie będę mówił przez długi czas, ale chciałbym wam dać obraz tego, co dzieje się w umyśle projektanta książki, kiedy projektuje taką książkę jak ta. And usually if you see someone giving a talk like this, then there'd be a projection on a wall and I would go through a number of images. Zazwyczaj, kiedy jest tego rodzaju prezentacja, na ścianie jest projektor, migają obrazki, które pokazują to, co jest do powiedzenia. But seeing as we have piles of books here in the room, then I thought it would make a lot more sense to hand out the books and you can go through what I'm talking about. So it's like a sort of classroom situation. Ale skoro mamy tutaj tyle książek, to pomyślałem, że można rozdać Państwu książki, żeby Państwo mogli samemu śledzić to, o czym się mówi, jak w klasie. And of course, in this way, it's trying to do a little bit the same thing as the exhibition itself, because it's being built from its own building bricks, its own material. I to podobnie jak ta wystawa, ten wykład będzie też robiony ze swoich własnych cegieł. Czyli to z czego się składa ta wystawa, czyli książek. So does everybody have a book or can see a book? No? Wszyscy mają książki. Yeah, everybody got a book? Każdy ma. Czy wszyscy mają książki? Okay, so 2 years ago, around about 2 years ago, then Bartek asked me if I'd be interested in making a book for the foundation. Około 2 lata temu Bartek zapytał mnie, czy byłbym zainteresowany zrobieniem książki dla fundacji. No publisher, Bartek had never made a book before. All there was a pile of text and a pile of photographs. Nie było żadnego wydawcy, Bartek nigdy wcześniej nie przygotowywał książki, to wszystko, co żeśmy mieli, to był stos tekstów i stos obrazków. And usually working with a normal publisher, there would be some idea, some preconception of what that thing would be. Kiedy zazwyczaj pracuje się z wydawcą, to jest jakiś wcześniejszy pomysł na to, jak ma wyglądać książka. Meaning the format, the size of it, or the number of pages, or how much of it was text and how much was image. Mówimy o formacie, ilości stron, jakiej wielkości mają być te strony. To zazwyczaj jest w gestii wydawcy. And with this job, there was just none of that. It was just make us a book by which we can raise funds to continue the projects that we're already doing. W tym przypadku tego w ogóle nie było. Jedyne co było w tym zleceniu, to jest stwórz dla nas książkę, która stałaby się przedmiotem, za pomocą którego będziemy zbierali pieniądze dla fundacji. So a very open situation. Była to bardzo otwarta sytuacja. Okay, so at the start I had 3 main ideas. There were 3 main things to get hold of to guide the design of the book. A na początku były 3 podstawowe pomysły, które 3 podstawowe idee, które prowadziły projektanta tej książki. One would be that it'd be very tactile, so you'd want to actually hold it, feel like you wanted to hold it. Po pierwsze, żeby była bardzo, bardzo dotykowa, żeby można było ją odczuć dotykiem, kiedy się ją trzyma w rękach. One would be to make something out of the strangeness of the fact that the book was half
academic texts by scholars and half written text by kids from the projects that Bartek was organizing in Africa and Poland. Druga rzecz to było, żeby coś wyciągnąć z dziwności spotkania akademickich tekstów z tekstami napisanymi przez uczniów szkół. And the last thing, and in a way the most important thing, was the peanut, which of course you all know at this point from this foundation. A ostatnią rzeczą, trzecią i najważniejszą, był fistaszek, który już wszyscy znają. Which was one of the first things that happened when Bartek started the foundation. A fistaszek był jedną z pierwszych rzeczy, która towarzyszyła rozpoczynaniu fundacji Razem Pomagamy. As I understand, was designed by Bartek's wife Paulina. I jak się dobrze rozumiem, został on zaprojektowany przez żonę Bartka. So, my whole idea of the book was basically to do something I would never normally do, which is to design the cover first. Zacząłem od tego, od czego nigdy nie zaczynam, czyli że najpierw zaprojektowałem okładkę. And I would never normally do that because normally you don't really know what should be on the cover until you have the whole of the inside. A tego się zazwyczaj nie robi, ponieważ nie projektuje się okładki, dopóki nie wie się, jaki będzie wyglądał środek książki. So my idea was simply that the book would have the peanut on the cover, right? And so that was it. Więc moim pomysłem było to, żeby fistaszek był na okładce książki. You notice that it's not on there, right? Jak widzicie, nie ma go tam. I'll come to that in a minute. Zaraz do tego przejdę. But for a long time there was going to be a peanut on a cover, and this sort of directed all the other decisions that were made in the book. Ale przez długi czas pomysłem na okładkę było to, że znajdzie się na niej fistaszek, i to kierowało tym, jak projektowałem wnętrze książki. Which were always between sort of lefts and rights of two different languages. Więc zawsze to było gdzieś tam pomiędzy prawą a lewą stroną jednego i drugiego języka. Everything I'm saying is very simple, but you know, I think worth pointing out again as a sort of detective story of how this book came into being. Wszystko, co mówię, to są bardzo proste rzeczy, ale być może ciekawe jako taka detektywistyczna historia o tym, jak projektuje się książkę. So if you turn to the contents page, this one, it's about 7 pages in. Jeśli otworzycie książkę na spisie treści, mniej więcej około 7 strony. You see the basic structure of the book, which is a bunch of the academic texts, and in the middle you have this questions and answers section, which is the text by the kids. I to, co widzicie w spisie treści, to jest lista tekstów akademickich, a w środku macie tę część z pytaniami i odpowiedziami, która jest częścią napisana przez uczniów. And if you then imagine the architecture of the book, and because it's folded in the middle rather than bound with a spine, A jeśli wyobrazicie sobie architekturę książki, czyli że nie jest ona, że jest ona zszywana, a raczej nie ma grzbietu, dziękuję ci, Romku. Then the kids' text is literally being sandwiched by the academics. Więc cały ten tekst jest ściśnięty przez teksty akademickie. And these are equal numbers of pages, so there's 80 pages of scholarly texts, 80 pages of kids' texts, 80 pages of academic texts again. I tutaj są też równe ilości tekstów, 80 stron tekstu akademickiego, 80 stron tekstu dzieci, 80 stron tekstu akademickiego. So one of the things that guides the form is to be able to get those different texts to fit in those different spaces. I to jedną z podstawowych rzeczy, która towarzyszyła tworzeniu książki, było to, żeby zmieścić te części, równe części, w równych częściach książki. So another way that the sort of two halves of the peanut would work is, as you can see on most of the pages of academic texts, there's a column of Polish on the left and there's a column of English on the right. I tak jak ta idea fistaszka, który jest podwójny, w przypadku tekstów akademickich mamy jedną kolumnę tekstu akademickiego w języku polskim, drugą w języku angielskim. Or if you turn to page... one of the pages near the start with Roman numerals. Jeśli otworzycie książkę na
stronie z rzymskimi cyframi. Then you'll see that instead of two columns, then there's a page on the left with one column Polish, page on the right with one column English. A zobaczycie, że z jednej strony jest tekst po polsku, a na przeciwległej stronie jest tekst w języku angielskim. And finally, when you have the kids' text, there's a further problem, or problem to be dealt with, which is that you're reading both African and Polish kids writing in Polish and in English. A w przypadku tekstów dzieci jest jeszcze inny problem, ponieważ zarazem czytamy teksty polskich dzieci i dzieci z Kenii i w języku polskim i w języku angielskim. And as you can see, these are differentiated by color, by green and red. I to, to jest rozróżnione za pomocą koloru czcionki. And I think one of the earliest ideas was simply that because of how this is bound, which is quite unusually thick for this kind of binding. Mm-hmm. I ze względu na to, w jaki sposób jest to, jest to oprawione, a ten rozmiar, w tym rozmiarze zazwyczaj nie oprawia się w ten sposób książek. Then as soon as you get the book and you open the book up, then it will naturally fall to the center, of course. And so it naturally opens at the kids' pages. I ze względu na ilość stron książki, kiedy weźmie się książkę do ręki, to ona się naturalnie otwiera na środku, na którym znajdują się teksty dzieci. So my hope is that it would be a book that would be very different from the sort of typical fundraising charity publication. Więc chciałbym, żeby ta książka była inna niż taka zwykła publikacja, którą się wydaje, aby zebrać fundusze na rzecz fundacji. And it would really try and make the most out of the fact that it has these wonderful texts by the kids. I żeby naprawdę jakoś podkreślić to, że zawiera te wspaniałe teksty dzieci. Okay, what else do I want to say? At some point, Bartek informed me that everybody hated this idea of the peanut on the cover. W którymś momencie, gdy robiliśmy książkę, Bartek powiedział mi, że ludziom zdecydowanie nie podoba się pomysł, żeby fistaszek był na okładce książki. Okay, hated is a little bit strong, but we're pushing me to do something else. Tak, zdecydowanie się nie podoba. Which is ironic, because it ended up on the Le Monde Diplomatique cover. Co jest bardzo śmiesznie, ponieważ fistaszek znalazł się na okładce książki wydanej przez Le Monde Diplomatique. Which was nothing to do with me. Co robi ktoś zupełnie inny. So at some point we sticking with the idea of two halves, of a left and a right. Więc w którymś momencie jesteśmy w miejscu, kiedy mamy dwie połowy, lewą i prawą okładki, na której już nie ma fistaszka. Then we showed two projects, one of which took place in Africa and one of which took place in Poland. No i prezentujemy dwa projekty, jeden, który wydarzył się w Polsce, drugi w Afryce. The creation, the building of an art gallery in the Matara slums. Jednym byłaby budowa galerii sztuki w Matara. And the painting of a grocery store in Rabka. I obraz sklepu spożywczego w Rabce. So again, the same idea of two halves joined as one thing. I to jest kierowane przez ten sam pomysł dwóch połów, które są złączone razem. I wanted to say that a thank you also in this talk to the person who did the lettering on the cover. Chciałbym także w tym miejscu podziękować osobie, która zrobiła liternictwo na okładce książki. Who's actually a cartoonist called Tamara Shopson. Kto tak naprawdę jest autorką rysunków. Tamara Shopson. Tamara Shopson. And she had just made a trip to San Francisco and studied sign writing. Niedawno pojechała do San Francisco i uczyła się sign writing? Sign writing, like writing on fruit and vegetable stall. I malowanie znaków, tak jak znaków sklepowych, jakichś szyldów. And because Bartek had been showing me a lot of photographs of the projects where kids were painting sacks and t-shirts in Africa. Ponieważ Bartek pokazał mi wiele zdjęć, na których dzieci w Afryce malowały na t-shirtach. Then I thought this was perfect for the right kind of roughness that this would give to the. Więc wydawało mi się, że tego rodzaju sposób pisania będzie właściwy dla tej książki.
Okay, I could go on. Mógłbym dalej opowiadać o tym, jak... About the various details in the book, but I really just want to give you an idea of the sort of thinking that happens in a project like this. Mógłbym długo jeszcze opowiadać, jak ten, w jaki sposób przygotowuje się taką książkę, ale chciałem dać wam tylko wgląd w to, jak przygotowuje się tego rodzaju książkę. And I think there's some similarity between the attempt to sort of draw out, make a form from the nature of the materials. Does that make mm-hmm. sense? Yeah. And? And can you translate that bit yeah. first? Więc jest pewnego rodzaju podobieństwo między tym, jak wytwarza się formę książki z charakteru jej materiałów, które się na nią składają. And the foundation's approach to fundraising and aid giving. Więc podobieństwo pomiędzy tego rodzaju pracą, a tym, jakie podejście Fundacja Razem Pomoże ma do zbierania funduszy i organizowania pomocy. In the sense that I think it's very specific to the places where it takes place. Wydaje mi się, że w obu przypadkach jest to bardzo mocno wyrastające z miejsc, z którymi jest to związane. So rather than just apply a sort of general approach to charity and aid giving, it's specific to the Matara slums, or it's specific to the kids in Rabka that Bartek is working with. Więc zamiast wykorzystywać jakieś ogólne podejście, jakie fundacje mogą wykorzystywać wobec pomocy, jest to site specific w takim sensie, że wyrasta zarówno z Matara slum, jak i z Rabki, czyli w miejscach, w których fundacja pracuje. Site specific is perfect word. and so yeah, again, I just wanted to sort of show this similarity and say that I think this is where, when Bartek and myself started talking about this book, this was like the shared interest. I wydaje mi się, że właśnie to jest to, co chciałbym podkreślić i powiedzieć. To jest, że cała forma tej książki wyrasta z naszego zainteresowania i sposobu, w jaki je realizujemy i w jaki fundacja Razem Pomoże realizuje swoje działania. Okay. I think that's all I really want to say. The only other thing to add is that, as it says on the wall, the idea of the exhibition is that by the end of the exhibition, there is no exhibition. Całym pomysłem na tą wystawę, że jest to, że na końcu jej nie będzie, bo jak mówiliśmy, składa się ona z książek. A celem wystawy jest to, żeby wszystkie książki się sprzedały. Because of course, ideally, all the books will have been bought by people coming to the exhibition. Więc mamy nadzieję, że przed 15 stycznia kupią Państwo wszystkie książki i sprawią, że te równania będą już tak. And actually, like giving you the books at the beginning was a trick, because now you all have to buy them because you got them dirty. Więc rozdawanie wam książek na początku tego wykładu było sposobem na to, żeby Państwo je kupili, ponieważ teraz nie mogą Państwo tego nie zrobić. So we'll have a break for 10 minutes, you can all go buy the book, have a cigarette, come back. Maybe ask the questions. Yeah. Yeah. Okay, so one more cat's from this area, like very close to Rabka, from Shandoma, and I'm really curious, why did you put that store? I don't know whether my English is that good that she understood, but no, sure. Why a store, which, I mean, in this little village, there is a lot of other spots, I mean, maybe more interesting, I don't know, so what's the reason of choosing that? Pochodzę z okolicy Rabki, zastanawiam się, dlaczego wybrali Państwo akurat ten sklep, żeby umieścić go na układce, czy nie było w okolicy ciekawszych miejsc? Grup sklepów. Niekoniecznie ciekawszych, tylko że właśnie zastanawia mnie to, dlaczego akurat to. Czemu tak? It's a good question, but it's an easy answer. Zdanie jest dobre, ale odpowiedź jest prosta. Which is that the grocery store was one of the projects that was actually done as an exchange between
Polish kids in high schools and African kids in the high schools. So they... A odpowiedź jest prosta, ponieważ ten sklep był treścią projektu, które dzieci z Rabki realizowały z dziećmi z Mewhara. As I understand the project, then students on both ends designed murals for different buildings in the other students' environments. And then they were painted by the respective students in the different places. Więc jeśli dobrze rozumiem, ideą projektu było to, że dzieci z jednej miejscowości i z drugiej miejscowości projektowały murale, które potem były realizowane przez dzieci. Czyli dzieci z Rabki projektowały mural dla dzieci z Mewhara i na odwrót. And as I understand it, then this one in Rabka is painted specifically in the style of a Kenyan equivalent, right? So that's why it's on the back. There's a note on the inside cover. Więc jeśli rozumiem, ten sklep został pomalowany według projektu dzieci z Mewhara. Yeah. Anything else? Yeah. I have some technical questions. These colors are spot colors. Yes. Aha. Pantone or something. Yes. And second, what is it idea to not code? Yeah. This tender. Rules are to broke rules. Sure. Yeah, I mean, you would never normally. Teraz nie będę powiedział po polsku, bo ja nie wiem, co są spot colors. No to się tak pytam ten o to właśnie ten, czy to było drukowane tak zwanymi kolorami spotowymi, czyli pantonami, czyli dana barwa czerwona, czy smyka. No to już pytam, ale pan. Ale to już pan. A drugie pytanie, dlaczego właśnie nie jest. Bo standardowo tnie się na gilotynie. Tak, bo ja mam wykształcenie poligraficzne. No, ja nie. Bo standardowo tnie się na gilotynie jest z trzech części, a tutaj tej części nie przecięto. Why? It's true that it's a very unusually thick book for this binding, as I said earlier. Jak już wspominałem, ta książka jest niezwykle gruba, jeśli chodzi o tego rodzaju oprawę. And in fact, I found one printer or one binder in the world, as far as I could tell, that would do it. That was this thick. I tak naprawdę znalazłem tylko jednego introligatora, który zgodził się, nie tylko w okolicy, ale być może i w świecie, który zgodził się, żeby tego rodzaju, tego i tej grubości książkę w ten sposób oprawić. And sure you can take this binding and you can and cut it straight. I oczywiście można wziąć nawet tak grubą książkę i obciąć ją na gilotynie. And that would be the normal thing to do. That's what a printer would advise you to do. I to byłoby to, co się zwykle robi. I drukarze to by zalecali. But I thought it would make the book stranger and it would be kind of truer to how it was made by leaving it as it is. Ale wydawało mi się, że bez tego rodzaju wyrównywania książka byłaby dziwniejsza i nieco bardziej prawdziwa do sposobu, w jaki została zaprojektowana. And I think there was some of the projects that Bartek was doing with the kids in Africa that you might have seen in various exhibitions from the foundation around Krakow. Mm-hmm. I widziałem to w projektach, które Bartek robił z dziećmi w Afryce, które Państwo mogli oglądać w różnych miejscach w Krakowie. That have a similar quality of leaving things as they are or leaving things quite rough. Miały te działania tego samego rodzaju jakość, pozostawienie rzeczy niedokończonymi. Tak w tym momencie, kiedy się kończy. I'm thinking particularly of there are a group of a series of paintings on sacks, on I think flour sacks or sacks of sugar or something by the kids in Africa. Konkretnie myślę o obrazkach na workach po mące, które dzieci robiły w Afryce. Which are very beautiful because as much as anything of the sack and the fact that the sack is left as it is, as much as the painting that's applied to it. I piękne wynika z tego, że zarówno z samego worka, który jest szorstki, i z tych obrazków dzieci, wiadomo, nieprofesjonalnych, które właśnie są takie, jakie są.
So these kinds of decisions, the roughness and the thin paper and everything are trying to, I guess, be decisions made in the same spirit as these other projects. Mm-hmm. Więc tego rodzaju szorstkość, tu wracamy do tego pierwszego punktu o dotykalności tej książki, a również decydowały o tym, że książka nie została przycięta. That's why. Thank you for Thank you. Thank you.